Niektóre dokumenty, które chcemy zalegalizować, nie nadają się do legalizacji. Na przykład dokumentem takim jest paszport. Paszportu nie zalegalizujesz. Innym dokumentem jest na przykład dowód osobisty albo też dokumenty, które masz w jednym oryginale. I ten egzemplarz nie może być zalegalizowany, bo go będziesz cały czas używał. Co w tym momencie robimy? Robimy kopię notarialną i dopiero ta kopia notarialna jest legalizowana. Rozmawiam z Natalią, razem pracujemy w Visa Service i Natalia opowie nam na temat kopii notarialnej, jak ją zrobić, po co będzie potrzebna, ile kosztuje. Cześć Natalka. Cześć. Tak, jak właśnie już mówiono, że sam paszport nie możemy zalegalizować, więc potrzebujemy tej kopii notarialnej. Żeby uzyskać taką kopię notarialną, to potrzebujemy jednak oryginału paszportu. Udajemy się do notariusza, załatwiamy tą kopię notarialną. Jak potrzebujesz ten paszport z powrotem, to od razu oddajemy i dalej pracujemy już z kopią notarialną, czyli z odpisem tego dokumentu. Jaki to jest koszt, z jakimi kosztami musimy się liczyć? Kopia notarialna, jeżeli jest tylko jedna strona, zazwyczaj to jeśli chodzi o paszport, to tylko pierwsza strona jest do legalizacji potrzebna, to około 8 zł za stronę. Jeśli chodzi o uwierzytelnienia podpisu w sądzie, to 26 zł za dokument. I jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to apostille 60 zł za dokument i 26 za legalizację tego dokumentu. Dobrze, czyli w takim razie koszt wszystkich pieczątek będzie oscylował w około 100 zł. Dokładnie. Jeśli potrzebujecie zrobienia kopii notarialnej jakiegoś dokumentu, skontaktujcie się z nami, chętnie Wam pomożemy. Wystarczy tylko oryginał tego dokumentu, zajmiemy się całą resztą. Zapraszamy.